Magdalena Turczeniewicz w M jak miłość. To ona zajmie miejsce Kalskiej u boku Roznerskiego? Nowy odcinek M jak miłość już dziś w TVP2. 1809 epizod będzie pierwszym dla Magdaleny Turczeniewicz. Kim jest grana przez nią postać Martyna Wysocka, M jak miłość, po wakacjach 2024? Kiedy 1809 odcinek w TVP2, nowe odcinki M jak miłość, znów w TV? To nie lada gratka dla widzów serialowego hitu, którzy już zacierają ręce. Premierowy 1809 odcinek M-ki będzie można zobaczyć w Dwójce już dziś, w poniedziałek 9 września o godz. 20:55. Epizod poprzedzą kulisy serialu M jak miłość. A gdzie oglądać powtórki? Te dostępne są online na platformie VOD. TVP.pl, poniedziałkowa odsłona M jak miłość zapowiada się niezwykle ekscytująco. Wyjaśni się bowiem, co stało się z Marcinem, Mikołaj Roznerski. Już wiadomo, że Chodakowski przeżyje brutalną napaść i uwolni się z rąk Roberta, Kamil Drężek. Mężczyzna nie trafi jednak do Kamy, Michalina Sosna, ale będzie błąkał się po Polsce. Marcin będzie bowiem cierpiał na amnezję, Magdalena Turczeniewicz jako Martyna Wysocka w M jak miłość. TVP.pl odcinek M jak miłość będzie jednocześnie pierwszym dla nowej aktorki. Magdalena Turczeniewicz dołączyła do obsady, wcielając się w postać Martyny Wysockiej. Kim jest? To właśnie ona znajdzie błąkającego się Chodakowskiego i zaoferuje mu pomoc. Początek ich znajomości będzie jednak dość niebezpieczny, kobieta potrąci bowiem Marcina. Zapowiedź epizodu z udziałem Turczeniewicz trafiła do sieci, kim jest tajemnicza kobieta, którą widzieliście w zwiastunie zapowiadającym nowe odcinki, M jak miłość. To Martyna Wysocka. Kobieta zaopiekuje się Marcinem, gdy ten ucieknie z rąk Roberta. W jej rolę wciela się znakomita Magdalena Turczeniewicz. Pierwszy odcinek z jej udziałem już dziś wieczorem w TVP2. Brzmi opis do fotografii z planu MIME. Marcin i Martyna w M jak miłość. Martyna Wysocka będzie więc kolejną kobietą w życiu Marcina Chodakowskiego. Co ciekawe, Magda Turczeniewicz trafiła już do odświeżonej czołówki serialu tuż obok Michaliny Sosny. Tym samym dotychczasowa ekranowa partnerka Roznerskiego, Adriana Kalska, zniknęła z nagrania. Jak na zapowiedź pojawienia się nowej postaci zareagowali widzowie TVP aktywnie działający w sieci? Podczas gdy jedni z entuzjazmem powitali aktorkę w M-kowej rodzinie, inni podzielili się swoimi obawami co do fabuły. Super, będę oglądać, pewnie będzie z tego romans, nie przemawia ona do mnie. Podczas gdy wszyscy będą się martwili o Marcina, ona zrobi wielką tajemnicę z tego, że u niej jest. Nie podoba mi się to, znowu komplikacje będą. Nigdy nie może być nic prosto i normalnie, tylko co chwila jakieś nowe, zbędne postaci. Znowu mieszają z tym Marcinem, ledwo mu się ułoży, to znowu coś, jesteście ciekawi tego wątku?